czy jest coś takiego, z czego trener po bielskiej inauguracji rundy wiosennej jest niezadowolony? Na pewno by się coś znalazło, bo to pierwsze 30 minut było w miarę wyrównane i taka trochę wymiana ciosów z przeciwnikiem. Później teraz się zrobił festyn pod koniec drugiej połowy i każdy chciał teraz zdobyć bramkę, więc o to jeszcze miałem się czego szczepiać, to tego, że później każdy chciał się wpisać gdzieś w te strzelce, zamiast poszanować partnera, żeby później partner poszanował jego i to trochę w takim złym kierunku poszło, ale graliśmy 4-1 zdecydowanie, mogło być więcej, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dobry prognostyk na dalszą część. No tak, no tak jak gdzieś tam w wywiadzie powiedziałem, że my musimy po prostu robić swoje i my oczywiście swój skład opieramy o młodych zawodników, chcemy się rozwijać, jak idziemy w dobrym kierunku, to te wyniki też są obiecujące i dobre. No, czekamy, co przyniosą kolejne mecze i miesiące. Młodzi obiecujący, ale zwróćmy uwagę na dwa gole i asystę Dawida Kasprzyka plus obiecujący redebiut zawodnika z numerem 10. Tak, tak. Marek Profic wrócił, ten testowany zawodnik. No, robił robotę. Na Marka też bardzo liczę, na jego doświadczenie, na to, że będzie mi regulował tempo. Na pewno go jeszcze stać na ciut lepsze granie, ale na tą liczbę treningów, które ostatnio odbył, to i tak jest nieźle, więc na Marka bardzo liczę. Dawid, no Dawida zawsze można liczyć. Czy on gra na poziomie trzeciej ligi, czy okręgówki, on jest zawsze głodny bramek. Jeszcze pewnie mógł dołożyć dwie i to pewnie będzie miał do siebie pretensje, ale i tak no, tą piękną bramką podsumował swój dobry występ. Trzymam kciuki za dalszą część rundy wiosennej w wykonaniu Rezerw Rekordu. Serdecznie dziękuję. Było widać od startu dużą ochotę do gry, Łukasz. Pewnie gdzieś zawsze ten początek sezonu trzeba dobrze zacząć, no i co? Chcemy wygrywać mecze, zdobywać bramki, lecimy dalej. Pięknie otworzyłeś rezultat spotkania. No, gdzieś tam spekulowaliśmy, czy to był łany strzał, czy nie, ale myślę, że fajnie zacząć. Pierwsza bramka, będę chciał więcej, no i zobaczymy, co to będzie. Tak poza plecami trenera w szatni stawiacie sobie jakiś konkretny cel na tę wiosnę w klasie okręgowej? Na pewno ktoś sobie zakłada, każdy jakieś swoje cele, no ale na pewno każdy chce wygrać. Chcę pokazać jak najwięcej, gdzieś wybić się gdzieś do tej trzeciej ligi, czy może wyżej. No i co? No i przede wszystkim wygrywać. No to indywidualny priorytet na tę wiosnę Łukasza Szczurka. Jak najwięcej bramek, najwięcej asyst. Czego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. I to się nazywa redebiut. Pełno Marka Profica w protokole meczowym. Zdobyty gol. Zapis także o żółtej kartce. No wszystkiego po trochu. Najważniejsze, że w zdrowiu, że 3 punkty na inaugurację, więc to cieszy. Myślę, że gra też mogła się podobać, więc wszyscy są zadowoleni. A jak się grało w otoczeniu zdecydowanie młodszych kolegów? No wiadomo, już w poprzednim sezonie, gdzie grałem w Drzewiarzu, byłem najstarszy, więc nie przeszkadza mi to. Chłopcy są w naprawdę fajnej dyspozycji, więc myślę, że dobrze się czułem i nie przeszkadza mi to. Trochę się człowiek młodziej poczuje. Na koniec uchylmy rąbka wojskowej tajemnicy. Słuchają? Powiedzmy, że słuchają. No, wszystko jest w porządku. Ja też nie jestem, nie wiadomo jakim z tego, że jestem najstarszy, więc myślę, że wszystko jest w dobrych tutaj relacjach między nami.